W trakcie tych 3 dni pojawiły się 3 nowe dodatki do City Skylines na PlayStation 4 Campus, Content Creator 2 Gry. Cześć, chciałem zobaczyć. Zapraszam Was na kolejny odcinek z City Skylines PlayStation 4 Miasto Ogrodów. Inaczej Miasto Szczęścia. Więc proszę bardzo, tutaj mamy nasze wspaniałe miasteczko i bez zbędnego przyciągania. Tak, zajmiemy się dalszą częścią tego, co będziemy robić w tym mieście. I teraz się zastanawiam, co właściwie teraz musimy zrobić jeszcze. Bo poza tym, że ostatnio robiliśmy dosyć dużo fajnych autobusów, tak, to pamiętam na przykład. Co? Chyba się pogubiłem. Ładepa. Okej, ty wysiadłeś, ponieważ... dobra. Trzeba ich stąd przystawić koniecznie. Tak, właśnie. My jakiś czas temu zrobiliśmy na środku już tą wysepkę. Ale właściwie nic my jeszcze z nią nie zrobiliśmy. I teraz się tym zajmiemy. Ponieważ to jest nasze źródło wody. Będzie. Tak, bo nam się tutaj normalne źródła wody po prostu pokończyły, bym tak powiedział. Więc trzeba coś takiego zrobić. Dobra, no oczywiście to w ogóle nie wygląda ładnie. Więc tak, po pierwsze cyk, cyk, po drugie wyłączyłem środkę, dobra, świetnie. Więc dobra, powiedzmy sobie, że na tyle. Okej, może jeszcze trochę dalej. Raz, dwa. Dobra, no takie dwa. Dobra, tu proszę bardzo. I tu tak samo byłoby dobrze, gdyby było na dwa. Chyba, że tu mi nie chcesz już pokazać, gdzie jest moje dwa. No tak mi się wydaje. Dobra, okej. To jeszcze raz. To będzie trudne, bo ja nie pamiętam, jak to robiłem ostatnio. A ja jakoś miałem wtedy fajną metodę. Jak zawsze mam fajną metodę, to wiecie, nie zapamiętuję jego, po co? Dobra. Okej, czyli musi być jeszcze trochę dalej. Cyk. Okej, tylko teraz tutaj mi już woda wchodzi. To mi wygląda na jajowato. W sensie, że to nie jest takie jakbym chciał. Kurcze, jakie rzecz, że mnie to zrobił wtedy, że tak fajnie, bo wiecie, w jednym z moich miast mam faktycznie zrobione idealnie te kółeczko tutaj takie na środku wody i po prostu to fajnie działa, bo bierze wodę dla całego miasta. Teraz kurczę, no nie wiem, co zrobić. Dobra, prawie mi się udało. Wydaje mi się, że to jest błąd. Może trzeba trochę dalej. Wydaje mi się, że to jest ładne kółko i niech tak pozostanie. Dobra, więc teraz tak. Tu oczywiście trzeba teraz wydumać całkowicie teren dookoła tego. I poustawiać naszą wodociągi warszawskie dookoła tego. W ogóle tak, nowa polityka się niedługo pojawi. Natomiast jeżeli chodzi o odcinki z metra i tramwajów, które się niedługo będą pojawiać, one się będą pojawiać czasami. Może trochę przesadziłem, jak powiedziałem teraz, czasami. One się będą pojawiać na pewno nie częściej niż raz w tygodniu. To jest pewne. No i bo... W sensie one się będą pojawiać, jeśli już, to co tydzień, ale raczej co dwa tygodnie. I zamierzam właśnie prowadzić dziennik taki z meta, co tam aktualnie się działo na nowych stacjach, jak tam idzie budowa i w ogóle, ale musicie potrafić na to nieco cierpliwi, ponieważ ja muszę cały czas wymyślić, jak to mniej więcej będzie wyglądać, jaki będzie content i tak dalej, a jak będzie, to pewnie jeszcze trzeba będzie odliczyć sobie miesiąc na to, a mi się nie chce, chociaż akurat z meta powinno mi się chcieć, chociaż
Chociaż i tak dużo będzie dotknięte roboty, więc zobaczymy. Dobra, dawaj, świeciło się na zielono jeszcze. Dobra. I to wszystko zostało teraz. Cyk, 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 cyk. I stąd podłącz. Dobra, podłączone z miastem i teraz tylko daj tutaj... No nie zmieści się. Zmieści się, na proszę bardzo. I zasilanie zapewnione. No nie gadaj, że handel. Tu nie ma żadnej wody. No. Tylko tak, wyłączmy, bo aż tyle nie potrzebujemy wody. Dobra. Z tego co kojarzę, to może można kanały nawet w ten sposób, żeby byłoby idealnie. Zobaczmy. No jest całkiem nieźle. I on teraz będzie po prostu zasysać wodę dla całego naszego miasta z jednego miejsca. Sądzę, że to jest dobre rozwiązanie. Dobra, czym bym się dzisiaj zajął? Dzisiaj bym się koniecznie zajął tą częścią, czyli wywalić tutaj ten węzeł, nie wiadomo co ja tu właściwie figomiku zrobiłem. I zmontować, żeby tutaj to się dalej ciągnęło. To koniecznie bym dzisiaj zrobił. Koniecznie. Po prostu chętnie bym to zrobił. No i całą resztę. Czyli zacznijmy od czegoś prostego, a mianowicie od handlu. Tak, tutaj wy nie macie wody, bo wy nie macie rury. Dobrze, trafiłem. Proszę bardzo. Tak, tak sądziłem, że tu u was to o to chodzi, a o nic innego. Wiecie, w ogóle coś mi tutaj strasznie tu widzę świeci. Może sobie go trochę ściemnię. Daj na kino pro. Tak dużo mi dało. Trudno. No cóż. No, to podkręćmy sobie lampeczki dookoła. Okej, okay, dobra, teraz jest trochę lepiej. No tu się akurat zaczęła robić noc, więc jest po prostu idealnie. Dobra, gdzie my sobie ciągnęliśmy, czekać, czy... Tak, tu mamy ten klif. I czy... jaki mamy tutaj handel, to mnie interesuje. A, ten eko! To się zawiesiło. Powiedział, że nawet nie aż tak bardzo trochę, a nawet dosyć bardzo. I skoro tu jest eko handel, to możemy sobie tutaj to pociągnąć dalej, bym powiedział, ten eko handel nasz. Nawet gdzieś tak bym powiedział, że dotąd. Dobra. Cyk. I tu będzie się on ciągnąć dalej. Dobra, ale na razie tam dalej tutaj nie będziemy kręcić jeszcze. A dokładnie. To jest w ogóle jeden z moich ulubionych utworów. W radiku. Z tym, że koncert radio to jest jedna z takich radii, których właściwie nie wiadomo co tutaj ci zagra. Bo koncert radio istnieje tylko i wyłącznie na PlayStation 4, a z PlayStation 4 nie ma soundtracku. Więc słowem powiedziawszy, nie wiadomo co tutaj zagra. I to jest z jednej strony fajne, a z drugiej strony dziwne. W sensie, bo tak w końcu właściwie coś nowego może się tutaj pojawić, a wcześniej czegoś aż tak tutaj takich rzeczy nie było. No ale tak, tutaj jest nasz pan popłynie i powiedzmy, że na razie kolejnego pista pozwolimy sobie aż tak daleko. Nie powinno to być dla niego aż tak daleko, ale wiem oczywiście, to jest CDs. Nie, dobra, tam się pobuduję całkiem nieźle. I to jest tak. Tu i tu do końca dojedziesz. Dobra, to jest całkiem nieźle podłączone. Tak, tu w ogóle. Można byłoby w sumie jakiś inny postawić tutaj. W sensie tutaj to by, tu by się przydało postawić jeden monument. Taki jeden bardzo fajny monument, gdzie on jest. Ja zamiast tutaj jest taki monument, ale mam na myśli trochę inny. O. 160, akurat nas stać. To może my go tu postawimy, a z drugiej strony będzie właśnie nasz ten deptak z domami i z tym wszystkim. Czekaj, to on tutaj będzie stać sobie. O, i on będzie tutaj, jak się włączy. On się włączy na razie chyba. A, na razie to nawet się nie włączy, bo nie ma prądu. No to pół biedy. To tak, dajmy ci tutaj zasilanie. Teoretycznie będziesz już tutaj działać. O, dobra, proszę bardzo, ładnie się świeci. I... no, wygląda całkiem nieźle, jak powiedzieć, tutaj na przodzie. Natomiast to dochodzi, jeżeli chodzi o promy, to takie większe, to promy sobie może być po prostu wstawimy od tej strony. O, z takim czymś. I tutaj będą jakby coś promy z innych miejsc też mogły dopływać. Dobra, sądzę, że całkiem nieźle. Co do wody, to wodę trzeba tutaj wyciągnąć niestety na po... inny sposób niż zazwyczaj to robimy, a mianowicie tutaj przyciągniemy sobie tak w ten sposób. Dobra, i podciągnijmy bramę tu stąd. A, tak, tutaj takim zygzaczkiem sobie płyną. No tutaj dookoła tej statuły trzeba, nie? Ewidentnie.
Dobra, to tutaj dotąd i stąd tu oczywiście do tego miejsca. No i teraz wystarczy dociągnąć je, żeby dopływały do pierwszego wolnego tutaj stojaka. Stąd tu, stąd tutaj i stąd będzie podłączenie. Z tym tutaj jest ten temat. Było. I teraz teoretycznie będzie to już sobie wpłynąć dalej. 3 dni później. Kontynuując, tak, w trakcie momentu, kiedy ja skończyłem nagrywać ostatnio ten odcinek, minęło 10 minut mniej więcej i byłem święcie przekonany, ach, fajnie, nagram sobie kolejną część następnego dnia. Niestety tak się nie stało, ponieważ nagrywam to z 3 dni później. Natomiast to jest jeszcze bardziej pytanujące, w trakcie tych 3 dni pojawiły się 3 nowe dodatki do City Skylines na PlayStation 4, Campus, Content Creator Pack i 2 nowe stacje radiowe. Ja je kupiłem i trochę się zmieniło, ale spokojnie, z tym miastem lecimy dalej standardowo. I tak, skończyliśmy w tym miejscu, zaraz po ustawieniu sobie nowe budynki. Tak, nie było oczywiście, one będą gdzieś kiedyś. Będą w różnych miejscach, tak? To nie ma co się bać. Tylko tak, oczywiście na początku możemy włączyć, a mianowicie... Jest wyłączone. Świetnie, dobra. To nie będziemy mieli pożarów. Świetnie, czyli naturalizacja w tym scenariuszu jest wyłączone. To jest... Powiedzieć, że pomocne, to bym powiedział, że mało, ale... Ale dobra, niech będzie. Jest całkiem nieźle. Dobra, no i tutaj na tej skarpie możemy sobie właśnie puścić nasz Mambaj, a tutaj sobie później, o, nawet bym powiedział, że można zjechać. No ma, to na razie gdzieś tam do tamtąd będzie dojeżdżać. I gdzieś właśnie do tamtąd sobie puścimy, tutaj będzie pętelka na razie chwilowa Mambajów. Tak, bo im dalej, tym lepiej i nie będę mieć po prostu z tym problemu chwilowo. Tak, i teraz sobie przypomniałem, że my tu nie mamy żadnego budynku. Wiem, że to jest jedna z tych rzeczy, które zbyt dużo ludzi nie lubi, ale... Ale jest taki pewien budynek, który się stawia w mieście. I zobaczmy, jaki jest stan dróg. No do kitu. No właśnie, jest do kitu. A tego się wolniej jeździ w naszym mieście. Poustawiamy ich, tych parę budynków na przestrzeni całego miasta. To są budynki, dzięki którym po prostu się jeździ szybciej, oni naprawiają ulice i tak dalej. Ja ich pamiętam, co zaczęli stawiać w mieście, no wiadomo. Ale mimo wszystko warto czasami ich gdzieś poustawiać, bo no oni faktycznie coś tam dają. Dobra, czy tutaj to w sumie dosyć niewiele miejsców, chyba by niezły rozjazd. A naprzeciwko też tutaj tych hangarów, więc całkiem nieźle to by się nawet składało. Dobra, tam na górze sobie Bamba na razie będzie zawracać. Na razie na to nie chcę mieć nawet zbytnio wpływu. Okej, okay, z tego co widzę tutaj się... Czy ja bym... Dobra, okej, okay, ja bym... Nie, to akurat nie. Ale tu bym faktycznie to tam zdjął, bo to tak w kosmos trochę bym powiedział, że wyjechało. Tutaj. Poczekaj. Gdzie są problemy? Są tutaj. Okej. Okay. Aha, i tutaj z tego co widzę, to już nawet bym powiedział, że dopływało to wszystko. No dobra. Może tego zapomniałem. Ale dobra, nie się z tym. Aha. No dobra, no to trudno. Podnosi się i się chce podnieść. Więc... Jeżeli aż tak na przekór, to już nie będzie. Nie chcę móc teraz z nim bić. No i tak, tutaj z kolei sobie puścimy coś takiego. Tak, dokładnie, takim mostkiem ładnym, żeby po prostu było ładne połączenie i przy okazji tutaj mamy taką ścieżkę, więc powinno całkiem nieźle tutaj to funkcjonować. Tu oczywiście wyłączamy to złe. Tak, dalej, tu ten Bamba jak tu mamy widzę, że zwraca. Oczywiście go są tutaj wywalane. Się zastanawiam, czy on tutaj faktycznie nie ma jakiejś bardziej sensownej trasy, ale z tego co widzę, niestety nie. No to trudno. Dobra, i tutaj miał przystanek. Dobra, i tutaj by chciał cały czas zagadzać, ale to akurat mu wyburzymy. No, dalej, tutaj była ta ścieżka. Tu była ta droga. No i on sobie tutaj będę wyciągnąć dalej, oczywiście. Tylko tak, trochę się tutaj zmieni to. To jest ten cliff. I właśnie tutaj pod tą drogą chciałem sobie puścić tą drogę. Był mój jeden z planów. Projekt, sobie dociągnijmy już tutaj to trochę dalej. No. Nawet nie jest już taki zły pomysł. I powiedzmy, czekaj, dojedziesz sobie gdzieś tutaj. Okej, okay, wyłączona siatka na to akurat. To akurat można, nawet bym powiedział. I tutaj sobie po prostu gdzieś to tam zakręci w grunt. No. I całkiem ładnie to wygląda.
wygląda. Dobra, całkiem nieźle to wygląda. Więc tak, jakby coś faktycznie tutaj nasze pojazdy rowerowe będą już wjeżdżać na górę, bo innej drogi nie ma. Więc tu sobie zmienię też taki stopa i tu będą się faktycznie przerzucać. Natomiast stąd tu wykręcisz sobie i jeszcze pojedziesz tutaj dalej. O, no powiedzmy, że gdzieś będzie. Czekaj. A, powiedzmy, że to jest faktycznie ładnie do góry podjedziesz. Wygląda, czym jest pauza? Przyspiesz to, żebym powiedział. Ja bym ci wręcz powiedział, żebyś to przyspieszył. Dobra. I tutaj, tu gdzie akurat właśnie aktualnie ta pętla jest, faktycznie będziecie mogli sobie dojechać. I tak, czemu ten Bambaj on tu... O, nie ma. Przerzucił się już tylko, że tego nie chciał pokazać. A, taki. Tak po cichu chciał to zrobić. No ma, nie ma oczywiście nic po cichu. Tu będziesz mieć na razie przystanek. Tu też by się przydało zrobić przystanek, zaraz właśnie go tutaj zamontujemy. To jest taka ładna półka na drogę gruntową. Idealna. Może niekoniecznie. Pójdźmy sobie tu kawałek i tu będzie po prostu sobie to wchodzić tu do góry. No, powiedzmy, że będzie dochodzić nie aż tutaj, aż tak daleko to nie. To sobie damy po prostu taką... Tu może jakiś park wmontujemy nawet, czy coś. Chociaż to jest... Faktycznie powinny tutaj być parki w tym scenariuszu. Ale dobra, zobaczymy jeszcze. Nad tym jeszcze będziemy pracować. Okej, okay, no i powiedzmy, że tutaj sobie to ładnie zajdzie. Więc faktycznie jakieś tutaj mają podłączenie. Oj, to bardzo ładnie bym wręcz powiedział, że wygląda. Czekaj. Nie, chcę to po prostu lepszyć. Dobra. To i tutaj tu pit stop i tu pit stop i oczywiście wyłączamy sygnalizację świetlną, bo to nie to. Dobra, a propos samoistnych fajerów. Niby wyłączyłem, co nie? Właśnie widzę. Dobra, dalej. Kolejne oczywiście tutaj będą podłączenia. Tak, tu będzie droga przejeżdżać tędy. I tutaj z tego co kojarzę, da się to zrobić. A no właśnie. Trzeba tylko trochę pokręcić. No powiedzmy, że sobie tak zrobimy. I stąd tu. I stąd powiedzmy, że gdzieś aż do tego jedziesz. Dobra, powiedzmy. A, bo to jest akurat ta starsza. Myślałem, że coś poważnego tutaj podjechała. Co się dzisiaj na przykład w mojej szkole była trudna ewakuacja. Fajnie było, bo był faktyczny dym, jakiś zakładali nawet, bym powiedział. Co? Powiedziałbym, że po tej aktualizacji, jak zawsze oczywiście City się zbugowało, tak. Ale tak bym powiedział, że dosyć nawet bardzo dziwnie się zbugowało. Okej, okay, dobra. Jeżdżam dalej. Dobra, jest. Tak, nie, jest bardzo pobugowane Cities. Co oczywiście nie jest fajne, tak? Miejmy nadzieję, że to tak chwilowo tylko jest. No i tak, tutaj z tego co widzę właśnie, o. Tutaj ten obszar, tak, on tam się tam połowicznie dzieli, właściwie nie wiadomo jak się on oczywiście dzieli. Ale jest, podział więcej jakiś tam jest. Obydwa są takie, aha, to właściwie nie wiem o co chodzi z tą różnicą. Powiedzmy, że dociągniemy sobie dotąd i tutaj sobie już zrobimy jeden taki, o taki. Dobra, proszę bardzo. Dobra, całkiem przyjaźnie. I tutaj dajmy, żeby się wszędzie budowały, o proszę bardzo, coś takiego. Cyk. A, tutaj nie mogę kogo postawić. No, sądzę, że tutaj całkiem nieźle to powinno się jakby coś budować. No i przejdźmy do drugiej części tego, co właśnie chciałem tutaj postawiać. Czyli tak, edukacja w naszym mieście ogólnie powinna jest na całkiem nieźle poziomie. Natomiast biblioteki to jest tragedia. Pierwszą bibliotekę sobie postawimy tutaj. Daleko od głównej części miasta, ale z czasem się ludzie przyzwyczają, że... że jest ogólnie gdzieś. Kolejna biblioteka, tutaj byłaby dobra. Ale ludzie oczywiście będą przeszczęśliwi.
Tak, bo biblioteki inaczej się liczą, one się nie liczą jako budynki edukacji, tylko jako coś zupełnie innego. Fajnie, fajnie, że to podzielili, rozdzielili. A to w sumie to rzeczywiście coś innego. A, tu jest w ogóle uniwersytet, więc tak. Kampusu, żeby nie było, w tych, gdzie nie jest po prostu niezbędny kampus, tam kampusa nie będę wrzucać. Czyli na przykład w tej serii kampusu nie będzie tego dodatku. Jeżeli ktoś jest zainteresowany kampusem, to do tego jest stosowna seria. Ankieta już jest zakończona, ponieważ odcinek dosyć szybko mam nagrać, tak pamiętam. Akurat co do kampusu, to chciałem szybko wypuścić kolejny pusty odcinek. No, więc... No. No, no to mniej więcej od... No, no, no. Mniej więcej od... Wiecie, o co chodzi. Tu oczywiście ci upadają, tak, albo... Ale to akurat już wiemy. No i właśnie, jak przemysł upada, to można rzucić im tutaj. Tak, to jest ten przemysł. Czy oni mają jaką to tutaj dzielnicę? Aha, to jest taka jedna wielka, dobra, nie będzie. Możemy im tutaj cyknąć przepis przemysł 4.0, ale nie wiem, czy on to powiedzieli. Zobaczymy. Zobaczymy, może pomoże, może nie. No i oczywiście standardowo, czego Abizerz nie zrobił, no chyba nie muszę nawet nam tłumaczyć, tak? Wodociągi warszawskie. No, akurat nie warszawskie. Tutaj cały czas dobrze działa kanalizacja. Więc no, wspaniale. No, a tu widzę, że całkiem nieźle to jeździ sobie pod budkę. Autobusów tutaj też nie widzę jakichś specyficznych. No. Tak, my tutaj gdzieś, ja gdzieś tutaj koniecznie wcisnę ten węzeł autobusowy. Lepiej byłoby gdzieś go tutaj montować. Ale nad tym jeszcze pracuję, ale spokojnie, tak, na pewno go wrzucę w jakimś wolnym czasie, mniej więcej. Dobra, z tego co widzę, z czasem nie jest aż tak źle. Ile postawiliśmy tych bibliotek w końcu? Czy nie? Tu by się przydała jakaś koniecznie. Tak. I tu widzę ładną miejscówkę. Co? Chwila. Nie, naprawdę się bardzo zbagowało sukces. Ja nie mogę, co tu się... What? Like, really, what? Okej. Nie, tu się coś kompletnie zepsuło. Znaczy, no, chyba mam nadzieję, że wy akurat wiecie, że po każdej aktualizacji na jakiejkolwiek platformie się robią multum bugów i wszystkich problemów, ale... Ale to jak on... No właśnie... Jeśli potrafi bagować to na tutaj, to jest akurat też przerasta moje pojęcie. To jest po prostu tragedia. I to jest niestety tragedia, naprawdę. O Boże... dobra, prąd. Tutaj się pobudowaliście, a wy tutaj nie macie prądu. Dobra, już z tym radzę oczywiście sobie. Cyk, tutaj do góry podjedzie ten słup. Dobra, tutaj coś się wybudowało już. Ale zanim to się aż tak wybuduje, to dłuższą chwilę by to musiało potrwać. No, dalszym razem to macie podłączenie. Dobra, to mamy z Ebenem. Tak, pewnie na pewno dużo ludzi korzysta z tych promów. Tak, bo tu jest w ogóle jeszcze gdzieś tam pod spodem, jak znajdę. O, jest nasza linia metra. No i tę linię metra właśnie sobie bym przyciągnął. Ona to sobie zrobi takiego, o, tutaj skróta. I dojedzie sobie do tego miejsca. No. Tak, bo jak zrobimy takiego skróta, to faktycznie promy będą miały jeszcze jakiekolwiek obłożenie. A z drugiej strony będą też z takich, tego typu miejsc jakieś jeszcze połączenia inne. Tak, to w ogóle ta linia meta to też jest jakaś odjechana, bym powiedział, znaczy. Ale to akurat to już jest moja prywatna opinia. Cyk, cyk, tutaj macie podłączenie i nie, to akurat macie. I tutaj macie. No, ale to jest zrobione. Kolejną rzeczą, tu by się przydało zrobić, tak? Wiem, to jest mało sensowne, ale mimo wszystko tak. Przydałoby się zrobić. Puścić prom, który będzie, no właśnie, długą miał podróż. I to jeszcze pod prom, z tego co widzę. No, ale niech będzie już mu. Tu. I będzie tu wpływać w ten port. Długa wycieczka. Nie powinienem mówić, że nie. A, bo tutaj nie ma zbytnio nic, co by mogło mnie interesować, teraz zauważyłem. W sensie są te dwa porty. Proty, ale czy one mnie jakoś interesują?
Bo tutaj tak, bo tutaj będzie normalnie większy ruch promowy. Tylko aktualnie po prostu już nie mam zbytnio pomysłów, dokąd to mogę płynąć. No ma, to na razie po prostu sobie będziesz płynąć tutaj stąd, tu. I później oczywiście przez tego pitstopa, tak, to jest chyba oczywiste. Okej, okay, no ma, no to na razie tak może to wyglądać, jak wygląda. No może to. I tu sobie zrobimy jeszcze taki rozkrót. Dobra. Nawet jakieś usługi odblokowane. Czekaj, chyba wiemy, o którym mu chodzi. Chodzi mu o bibliotekę uniwersytecką. Wielka biblioteka. Nie. Biblioteka uniwersytecka. O, to jest. A nie. Akademicka. I jeszcze trzeba byłoby jeden postawić. No ma, to na razie nie będziemy się w to wchodzić. Chyba ludzie się chcą budować. To jest rzecz, która jest oczywiście zawsze nie do widziana. Poza nocą. Przeczekajmy już noc. Dajmy tu oczywiście kolejny kawałek. Żebyście mogli budować. Tak, to w ogóle ten tramwaj, on tutaj, o co, nie zawraca. Bo tutaj jeszcze właśnie, nie wiem jeszcze jak, ale gdzieś tu musimy zrobić, co nie, bo tutaj, o, tu jedzie ten tramwaj jeden. I od tego tramwaju, czekaj, bo tu jest ogólnie gdzieś linia metra, jeżeli się nie mylę. A tutaj ci nie mają na przykład jeszcze wody. Tak, bo tutaj daliśmy faktycznie dzisiaj miejscówkę, co te miejsce, gdzie się daliśmy coś do budowy, jeżeli chodzi o mieszkania. I oczywiście zrobiliśmy to po mojemu, czyli nie zrobiliśmy połączenia. Tak, skoro tutaj dodaliśmy faktycznie was, to możemy wręcz wam tutaj dodać jakiegoś busa, żeby wam tutaj po prostu pomógł z komunikacją. To tutaj to, a tego usuniemy. No, bo tu akurat macie całkiem niezłą komunikację, więc nie ma się. Dalej, jak jest z pocztą? No, poczta tutaj na tym krańcu może być taka wspaniała, bym powiedział oczywiście. Ale tak, że może jednak nie. No, to tutaj sobie postawimy kolejny budynek poczty na rozstaju. Bo inaczej tego się nie da nazwać. Dobra, tutaj już jest tak nieźle. Tak, jest dosyć mocno zalagowane, bym powiedział. O, dobra. W ogóle nie widziałem teraz, co ja tutaj właściwie wybieram. A tutaj w ogóle, tak, czy ktoś korzysta z tej drogi? A, widzę, okej, okay, widzę, dużo, kupa ludzi. A z bambajów? Raczej powinni korzystać. Pomijając to, że... Tak, że właśnie na noc trzeba zrzucić trochę... Trochę na tej linii, bo nie na wszystkich, tak? A nie, to się nie w ten sposób powiedział. To się bierze w tu, ekonomia. O, zapłać, dobra, zapłać kredyt. Natomiast jeżeli mamy właśnie, gdzie to było? O, bambaje. To na noc sobie zjedźmy. No tak do 80% co najmniej, bo w nocy to nawet Warszawa jest tego mniej jeździ. Dobra, to zobaczmy dalej, gdzie jest najbliższa zajezdnia. No jeżeli dobrze się mylę, jeżeli dobrze się nie mylę, to jest tylko jedna na całe miasto. Co oznacza, że jest do kitu trochę. Nawet nie aż tak bardzo, tak tylko trochę. Więc postawimy tutaj, ona będzie tutaj obsługiwać nasze nowe rejony. Może jak to sobie tak myślałem, to... Ale tam będzie już blisko tej. No ma, no to powiedzmy, że całkiem nieźle. Tak, tu mamy oczywiście nasz wielki... Tu jest wielki, tak? Tu nie ma co mówić. Tu jest wielka linia bambajowa. I właśnie stąd próbuję wymyślić, gdzie puścić tą jedną z linii bambajowych, ale jeszcze nie mam pomysłów. Bo tutaj na pewno gdzieś trzeba, tylko jeszcze nad tym pracuję gdzie. No ale tak, tutaj jest całkiem nieźle. Tu, tak jak mówiłem, trzeba będzie wpuścić bambaje jakieś, które będą jechać. Probably od uniwersytetu gdzieś tutaj będą się po prostu przyciskać przez te bloki. Tu chociaż ten autobus puściliśmy faktycznie. One tutaj po prostu gdzieś sobie przyjadą przez to i będą wjeżdżać tu w to dosyć mocno tutaj. No, wiadomo co. No ale tutaj też mamy te metro, które z czystych, krótkich perspektyw mogę się domyślić, że ma duży nakład. Ta linia ma really good nakład, jeżeli chodzi o ludzi, dobra. Czy to druga linia, który masz 146, ile ma? To jest spokojnie, dobra. No jest krótsza, dużo krótsza jest, tak?
A tu jest już mniej spokojnie, bo jest, no, to zostało zabrane. Ale jak trochę podniesiemy, to chyba nie byłoby źle. Jak już dużego dobra. Dobra, zabił się dzień i chciałem trochę tutaj minimalnie te industrii zruszyć. Ale widzę, że na zegarek mówi, nie, już nie dzisiaj. Więc ponieważ trochę się faktycznie tutaj podzieliłem i to jest takie, co wam mogłem wręcz obiecać. Ponadto rozbudujemy sobie tutaj tą dzielnicę mieszkalną. Tutaj prawdopodobnie gdzieś nawet dotąd, może gdzieś dalej kupimy kolejny kawałek ziemi. Więc to będzie faktycznie w kolejnym odcinku i Bambaje tutaj puścimy, żeby te właśnie przez tą dzielnicę gdzieś tutaj jechał dalej. To jest też jedna z rzeczy. Tu mamy to, ale to też tak zbytnio chyba widzę, że to nie to interesuje, jeżeli chodzi o działanie. Tutaj widzę, że jedzie transport. Tu też jedzie transport, tak, gdzie pociągi? Tak, pociągi my gdzieś jedzie, nie? Ale gdzie on jest, to czy nie powiem. No, pewnie one się pojawiają, ale bardzo rzadko. I tu jeszcze taki dworzec, jakbyśmy zmontowali później, to też nie wiem, źle. Albo nawet gdzieś tu na górze byłby nie jest taki dworzec. No, to nad tym jeszcze popracujemy w kolejnym odcinku. Tak czy siak, mam nadzieję, że dzisiejszy odcinek się podobał. Jeżeli tak, zostawcie górę. O, tu jest ta linia 517, to jest, nie? A nie, to jest po prostu. Autobus na wypalił. Losowy, autobus zwykły. A, można zmienić. Czy jest szkolny? Tak, szkolnych jeszcze nie widziałem. Losowy, no nie będzie losowy. Czy to nie będzie na wypaliło? Czyli losowy. Okej, no to daj ten na wypaliwo. Tak, tutaj ta linia z tego co kojarzę jest tak nieźle tutaj obsługiwana. No właśnie. Czekajcie, co się stało? Nie, to jest niemożliwe. Tu jest jakiś lag. No właśnie, bo miał 180... No, tak jak mówiłem, jeśli wam się podobało, zostawić górę. Tu jest nasza wspaniała pętelka, która na autobus w ogóle ma jakiś dłuższy przystanek z tego co widzę. I jeżeli jesteście tutaj, nie ma być nic subskrybuj ten dziwny zmyczek. No i do zobaczenia już wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. To dzisiaj głównie tym się zajęliśmy, tak? To mam tę statuę wspaniałą. Pytamy tu dopływają. I tyle. Do zobaczenia już wkrótce. Cześć!